Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie i ponowny koszmar. Loch koszmarów sennych, loch moich koszmarów. Ostatnio po prostu popisałem się brakiem wytrwałości, ale tym razem mam nadzieję, że pójdzie mi już lepiej. Lubi się czaić za rogiem. Bardzo się z tego cieszę. Okej. Noc czwarta z siedmiu. O, szlak. Dobra, mamy złoto na sam początek. Jest tu jakaś... I znowu złoto. Nie ma żadnej skrzyni ani nic. Dobra, mapa. Aha, tu nic zupełnie nie ma. A rozumiem, tu nie ma przejść, tylko jest skrzynia, dobra. Bez jaj! Artefakt od razu! Już na samym początku wygrałem na loterii normalnie! Ja muszę w lotto jutro zagrać takiego fakta, to jeszcze w życiu nie miałem! Kurde! Ja nie mogę, widzieliście to? Ale coś czuję, że zaraz mi się zrobi... Och... Tak, wiem. Oczywiście. Bo to nigdy nie może tak być, że znajdujesz coś ważnego na samym początku gry, a później gra się odwraca i cię kopie w tyłek. Wyskoczy coś, wyskoczy coś, wyskoczy coś. Dobra, nic nie wyskoczyło. Zapalimy świeczkę. Lubi się czaić za rogiem, nie? Więc coś czuję, że... Będziemy mieli bardzo ciężko. Dobra, tu mamy cztery pokoje. Cztery pokoje. Zobaczymy, co się w danych pokojach kryje. Pokój numer jeden. Znowu gramy w Zonka. Co jest w pierwszym pokoju? Aha, ty znowu. Dobra, to stój se tam, tylko mi nie mdlej. Dobra, okej. Do widzenia. Zamknę cię, skurczybyku, bo żeś mi się ostatnio też przesuwał trochę. A drugi pokój, co my tu mamy dalej? Jest tu coś, beczka i pusto. Dobra. To przechodzimy dalej. Skończyła mi się właśnie świeca. Ale krótko ona trwała, naprawdę króciuteńko. Dobra. Mała dziewczynka znowu. Och, rany Julek, od razu normalnie zatrzęsło mi się troszeczkę. Nie lubię małych dziewczynek. Nie lubię małych dziewczynek z czarnymi włosami. To wszystko wina japońskich filmów. To wszystko wina japońskich filmów. Mamy złoto. Dobra, dużo złota. Ja nie wiem, czy to złoto mi coś daje później. Jakiś bonus albo coś w tym stylu. Na razie nie będę zapalał tej świecy, bo mi jest jej zwyczajnie szkoda, zwłaszcza, że mam tylko jedną. Jak długi jest ten korytarz? Dobra, i na prawo mamy kolejne drzwi. Tak jest, mamy drzwi. A tutaj coś jest więcej. Mam nadzieję, jakaś skrzynia, coś. Albo cokolwiek, albo może... A! Kurde! Shit! No naprawdę zaczęła się na mnie za rogiem. Ach, już myślałem, że to jest ta... Wiecie... Teraz należysz do nich. Nie należy do nikogo, tylko do samego siebie. Myślałem, że to jest ta, która krzyczy i... atakuje cię, ale jednak nie. No i znowu muzyka zaczęła się... napęcać! Dobra, tak mi się wydaje, ała, moje uszy, tak mi się wydaje, że spróbuję do tamtego ostatniego pokoju, a jak nie, to bądź może być ten pokój tutaj. Ale najpierw pójdziemy tam, bo tam to wygląda jak myszka Miki, więc to może być moje wyjście. To może być moje wyjście, bo ponieważ wygląda jak myszka Miki. Okej, okay, gdzie jest? Tutaj, dobra. Dobra, jest. I teraz tu. Niechże będzie wyjście! To by było po prostu zwycięstwo wielkie, epickie. Wiemy, gdzie śpisz. No już was zapraszałem do siebie na cukierki, na pizzę i co? Żeście nie przyszli do mnie. Dobra, mamy coś więcej. Dobra, kolejna świeczka, kolejne złoto.
Zbieram tego złota, jak nie wiem. Tutaj też widzę, mamy skrzynię. I ona jest pusta. Dobra. Zapalamy sobie świecę i biegniemy z powrotem. W takim bądź razie... zaraz, w tą stronę, nie? Tak, dobra. Zobaczymy, tam może być wyjście. Mam nadzieję, że tak, ponieważ im mniej tu jestem, tym lepiej się czuję. Dobra, najpierw ten pokój. Jest wyjście? Jest skrzynia. I drzwi. Pusta skrzynia. Aż wy cholery. Aż wy cholery, robicie mnie w konia znowu, no. Dobra. Pokój. I... jest tylko... i co? Robimy konkurs, kto pierwszy pęknie. Skończyła mi się świeczka. Normalnie serce wali mi jak młotem, jak na niego patrzę. Jesteś bardzo ładny. Co, będziesz mi mdlał, czy nic nie będziesz robił? Wyraźnie nic nie będzie robił. Dobra, trać. O, jasny kwit, słyszeliście to? To jest coś nowego. Dobra, czy tutaj mamy drabinę? Mamy drabinę? Halo, jest drabina, jest wyjście. Są lejsy, jest zabawa. Ja niestety nie mogę liczyć na coś takiego. Nic tutaj nie ma. I tutaj też nic niestety nie ma. Są beczki. Beczki, które mi się do niczego nie przydadzą. Nadchodzi, no co ty nie powiesz. Nadchodzi od jakichś paru minut już. Dobra. To w takim bądź razie naprzeciwko. O nie, zaraz. Aha, tu jest wyjście. Myślałem, że będzie od razu przede mną, ale jednak nie. Dobra. To teraz wchodzimy tu i musimy się rozejrzeć dokładnie. Nic tu nie widzę. Cholera. Wow. A teraz co? Dobra, zobaczymy, czy może tutaj będzie drabina. O, ty cholero. Ty cholero, żeś mnie wystraszyła. Ale na szczęście to nie jest ta biegająca i strasząca, po prostu... A, shit, znowu nic. Dobra. To w takim bądź razie, gdzie teraz? Tam jest cały szereg tych pokoju. Ach, Holender. Może tam na dole. Dobra, zaraz. To muszę iść tu i teraz tutaj. Z powrotem. Dwie świeczki mi zostały, ale zapalę ją, bo nic kurde nie widzę. Okej, i teraz... teraz którędy? Tak, dobrze idę. Och ty! Para wodna. Para wodnej się nie boimy. Tu? Tak jest, tutaj. Może tutaj będzie coś. Może tutaj będą schody, może tu będzie wybawienie? Chociaż szczerze w to wątpię. Niestety nie, a jakaś skrzynia. O kurwa. Nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę. O Jezu! O Jezu! Ja pierdolę, co się dzieje? Kurwa, ja pierdolę, co się stało? Co to miało być? Trafiłem do piekła. I pusta skrzynia za moje cierpienia. Jesteście po prostu okropni. Jasna dupa. O ja pierdolę, co to miało być tej? Jak na razie to ta gra jest bardzo zróżnicowana. I nie razia. Ja nie chcę w to grać sam. Tu jest może wyjście? Jest szkielet. Jeszcze jeden szkielet, dwa szkielety. Bo co dwa kościeje to więcej niż jeden. Co dwa kościeje, to nie jeden. Zobaczmy, może tutaj jest wyjście. Och, niestety chyba nie. Jakby miała być ta... jakby miała być... no... drabina, to już by była. Cholera, pokój bez niczego jest. Chociażby świeczkę, dajcie świeczkę. Dali mi złoto. Okej, złoto też może być, ale coś czuję, że to chyba nie jest tutaj.
coś czuję, że to nie jest tutaj, kurde, kompletnie spocony. Nie wiem gdzie ona jest! Ale uciekam gdziekolwiek! Tutaj, tędy, gdziekolwiek! Kurde, dlaczego nie mogę biec znowu? Przed siebie, po prostu zapierdalamy przed siebie, zgubiłem się! To jest pokój bez wyjścia! Boże, to jest pokój bez wyjścia, gdzie jest dalej? W tą stronę! Jezu, dlaczego ona jeszcze biegnie za mną? Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzie ja jestem! Tam może jest wyjście, bo tam jest ten taki duży pokój, to tu musi być wyjście. Nie! Kurde, niech będzie wyjście! Proszę! Nie złoto! Uratuj się sam! Tak, dobra, wiem o tym. Świeczka! Daje troszeczkę komfortu. Ja nie mogę, ale mi się ręce trzęsą. Ja pierdolę. Gdzie jest wyjście? Dajcie mi już to wyjście. Proszę wyjście. Jest skrzynia, jest świeczka. To kończy się tutaj. Nic się nie kończy, póki ja nie powiem, że się skończy. Normalnie, gdzie ja teraz? Jest wyjście! Jest! Udało się, proszę! Pa, jest! Udało się! Czwarta noc. Obudziłem się o 9:59. Znalazłem 72% złota, 38% świeczek, 56% notatek. Ona czeka na ciebie. Noc piąta czeka. Zostało nam jeszcze 3. Nie dam rady dalej. Sorry, amory, bo chyba po prostu jedna noc na odcinek i tyle, bo... Kurwa. O matko. Robi się coraz bardziej hardkorowo. Najgorsze jest to, że ja się powoli zaczynam sam też nakręcać, jak w to gram. I to wcale nie pomaga. To wcale nie pomaga, powiem wam szczerze. Bo moja wyobraźnia troszeczkę mi więcej podsuwa tych pomysłów. Ale to z tym ogniem było zajebiste. Już myślałem, że po prostu game over, nie? Dobra, to by było na tyle. Więcej nie dam rady. Bardzo was przepraszam, ale więcej niestety nie dam rady. Och, do zobaczenia w następnym odcinku. A tymczasem... Dobranoc!